I tam jakoś tam nie na siłę, ale żeby tam jesteśmy parafią pani. Tak coś tu, raz tu, czy dożynki, czy coś. Ale nie, nic na siłę. Żebym ja coś tam na siłę próbował robić, bo wiem, że z tego nic nie wyjdzie. Ksiądz! Ksiądz! Już! Ubierajcie! A tu czas. Proszę zabrać to krzesełko stąd, dobrze? Stój! Tu gdzieś są. Do nogi! Stój! Aha, my pójdziemy tu dookoła, w tym tam pójdzie. Ja mam. Pani witam Państwa serdecznie na dzisiejszych uroczystościach w Zielonym. Jest to 79. rocznica bitew tomaszowskich. Przeczytam program uroczystości. Na początku powitanie gości. Następnym punktem będzie przedstawienie rysu historycznego, później msza święta, składanie wieńców i na samym końcu okolicznościowe przemówienia. Serdecznie witam przybyłych na dzisiejszą uroczystość gości. Witam burmistrza Krasnobrodu, pana Kazimierza Misztala. Witam zastępcę burmistrza Krasnobrodu, pana Janusza Osia. Witam sekretarza powiatu zamojskiego, pana Jerzego Zawadzkiego. Witam tutaj szczególnie przybyłych na dzisiejszą uroczystość gości, księży, którzy będą celebrować tą mszę świętą za poległych żołnierzy 1939 roku. Mszę świętą celebrował będzie ksiądz proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża w Szarowoli, ksiądz Piotr Gmiterek, wikariusz naszej parafii Najświętszej Marii Panny w Krasnobrodzie, ksiądz Bogdan Nowicki. Witam serdecznie przybyłych na dzisiejszą uroczystość dyrektorów szkół. Witam Elżbietę Kostrubiec, dyrektora szkoły przy sanatorium. Serdecznie witamy. Witam panią Urszulę Czaple, panią dyrektor terapii zajęciowej w Dominikanówce. Witam Marka Rybickiego, regionalistę tomaszowskiego. Witam zespół Bujtowianie z Krasnobrodu, które będą uświetniać tą mszę świętą. Witam kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krasnobrodzie, panią Agnieszkę Adamczuk. Witam poczty sztandarowe. Zawsze niezawodnie są tutaj na tych uroczystościach. Są to kombatanci, dzieci Zamojszczyzny. Serdecznie Was witamy. Witam grupy rekonstrukcyjne przybyłe na dzisiejsze uroczystości do Zielonego. Witam Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 73. Pułku Piechoty. Witam Tomaszowski Klub Miłośników Historii. Witam wszystkich radnych Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. Witam sołtysów wszystkich sołectw gminy Krasnobród. Witam pana Grzegorza Frączaka, wieloletniego leśniczego leśniczówki w Zielonym, nadleśnictwo Zwierzyniec.
witam zaprzyjaźnione stowarzyszenia, które również z nami współpracują i są. Tutaj witam w osobie pana prezesa Andrzeja Gancarza, Stowarzyszenie Zielona Knieja ze Starej Huty. Witam Stowarzyszenie Radość i Nadzieja z Dominikanówki. Witam dyrektora sanatorium rehabilitacyjnego w Krasnobrodzie, pana Wojciecha Żurakowskiego. Witam was, mieszkańcy Zielonego, mieszkańcy gminy Krasnobród, że przybyliście na tę uroczystość, aby upamiętnić te wydarzenia. Nie zabrakło jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta i gminy Krasnobród. Witam was, wszyscy druhowie. Jeżeli kogoś pominąłem, to przepraszam, a pominąłem tutaj pana Józefa Zdybla, który upamiętnia te wydarzenia, żeby można sobie móc przypomnieć i oglądać. Krasnobrodzkie ABC serdecznie witamy. Szanowni księża, panie burmistrzu, panowie i panie radni powiatowi i miejscy, drodzy goście, mieszkańcy miejscowości Zielone. Dzisiejsza uroczystość ma wymiar szczególny. Obchodzona jest 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Spotkaliśmy się dzisiaj, aby 79. rocznicę bitew tomaszowskich oddać hołd bohaterskim żołnierzom Armii Polskiej, walczących z nawałą hitlerowską we wrześniu 1939 roku. Zebraliśmy się także, aby wspólną modlitwą wypraszać dla poległych obrońców ojczyzny łaskę wiecznego zbawienia. Miejsce, w którym się znajdujemy, ma wymiar szczególny. Tu w miejscowości Zielone mieścił się sztab armii generała Piskora. Z tego miejsca wyruszyły kolejne natarcia na Tomaszów Lubelski celem przełamania obrony 4. niemieckiej dywizji lekkiej i wywalczenia sobie przejścia na tak zwane przedmoście rumuńskie. Miejsce to było świadkiem ostatecznej klęski i kapitulacji wojsk polskich. W dniu 20 września 1939 roku nieopodległy tutaj budynek szkoły jest świadkiem tragedii od 3 do 4 tysięcy rannych. Rannych żołnierzy w bitwach tomaszowskich, którzy przebywali tu w tragicznych warunkach sanitarnych i umierali miejscowa szkoła. Zamieniona została na szpital polowy numer 503. Ale mała ilość izb nie mogła pomieścić ogromnej liczby rannych, z których wielu układano na dworze. Na zapleczu szkoły powszechnej, w tym miejscu, w którym się znajdujemy, była mogiła zbiorowa żołnierzy Wojska Polskiego. Wówczas cała wieś przepełniona była taborami, a sytuację pogarszał jeszcze fakt przełamania z 18 na 19 września 1939 roku do wsi Zielone sztabu Armii Kraków. Brakowało żywności oraz wody tak potrzebnej dla rannych. Po wojnie władze ludowe nie upamiętniły tego cmentarza. Siedemdziesiąt ekskumowanych zwłok złożyły na rotundzie w Zamościu. Władze też robiły wszystko, aby pamięć o tym cmentarzu nie przetrwała i poszedł w zapomnienie. A jednak
Na nic się zdały wysiłki władzy ludowej. Pamięć ludzka okazała się silniejsza. Brzozowy krzyż, który stał w tym miejscu, to żadne upamiętnienie. Zdecydowali zainteresowani cmentarzem wojennym byli włodarze Krasnobrodu. Burmistrzem Januszem Osiem i jego zastępcem Zbigniewem Michalskim na czele. Zapewnili, że na tym terenie otworzony zostanie cmentarz wojenny z nagrobkami, a na razie z ich inicjatywy wzniesiono pomnik autorstwa krasnobrodzkiego rzeźbiarza Andrzeja Gontarza. Pomnik w kształcie granitu, granitowego głazu z orłem żołnierza polskiego, w którym wtopiono krzyż, a po nim niczym wywołani na zbiórkę ustawiają się w regularny rząd żołnierskie nieśmiertelniki. 19 września 2009 roku dokonano uroczystego odsłonięcia pomnika. Odsłonięcia dokonał nieżyjący już kombatant Adam Dziura, a poświęcenia dokonał ówczesny ksiądz, kustosz Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie, prałat Roman Marszalec. Za łaską Boga Wielki Poniedziałek w 1993 roku odnaleziono sztandar 73 Pułku Piechoty, ukryty 20 września 1939 roku. Chorąży Pocztu Sztandarowego upamiętnił miejsce krzyżem, które znajduje się na wzgórzu zielonego za budynkiem szkoły. Szanowni Państwo, mogiła poległych polskich żołnierzy w miejscowości Zielone jest dla nas symbolem największego patriotyzmu i oddania ojczyźnie. Odkładanie patriotyzmu na później jest błędem. Czekając na jakieś zagrożenie o bohaterskich czynach naszych ojców, to chłop zachował w najgorszych chwilach ziemię, religię i narodowość. Te trzy wartości dały podstawę do stworzenia państwa. Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przeszłości. Są to słowa Józefa Piłsudskiego. Należy je przypominać tak wielkim i szczególnym dniu, jakim jest okres stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Przyrzekamy, że pamięć o bohaterskich czynach żołnierzy września 1939 roku i historii Zielonego będzie przekazywana następnym pokoleniom. Dziękuję. A teraz proszę księży o odprawienie mszy świętej w intencji poległych żołnierzy 1939 roku na tym cmentarzu, na tej mogile, gdzie się tutaj mieściła, gdzie było ponad 260 osób, jak wspominałem.
Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Moi drodzy, tutaj już nic nie trzeba mówić, Pan Tomasz wszystko powiedział. Nam pozostaje z jednej strony właśnie pamięć o takich miejscach, jak tutaj na Zielonym, o takich miejscach, gdzie dzisiaj już patrzymy z perspektywy historii. Rozgrywały się ludzkie tragedie, przychodziła śmierć, ale myślę, że przede wszystkim w sercach tych żołnierzy była Polska. Była Polska. I nam, naszym obowiązkiem jest pamięć. Pamiętanie o tych, dzięki którym dzisiaj możemy tutaj stać. Możemy żyć w wolnej ojczyźnie. A z drugiej strony to jest też takim naszym obowiązkiem jako chrześcijan. Modlitwa. By to, co było, pozostało już tylko historią. By nigdy taki czas już nie przychodził. By nikt nie musiał cierpieć. By nikt nie musiał umierać. Byśmy my wszyscy mogli pożytkować nasze siły dla dobra naszej ojczyzny. Po to, by była piękna, by się rozwijała, nie patrząc na różnego rodzaju sprawy. Ojczyzna jest najważniejsza. Ojczyzna i pamięć. Tę mszę świętą w tych intencjach będziemy sprawować właśnie szczególnie za tych poległych żołnierzy. By ta nasza modlitwa podobała się Bogu, przeprośmy Go teraz za wszystkie nasze grzechy i zaniedbania. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty rządzisz całym światem, przyjmij łaskawie prośby, które zanosimy za naszą ojczyznę. Niech dzięki mądrości rządzącej i uczciwości obywateli panuje zgoda i sprawiedliwość, abyśmy żyli w pokoju i dobrobycie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Pan skierował do mnie te słowa. Z jakiego powodu powtarzacie między sobą tę przypowieść o ziemi izraelskiej? Ojcowie jedli zielone winogrona, a zęby ścierpły synom? Na moje życie, mówi Pan. Nie będziecie więcej powtarzali tej przypowieści o Izraelu. Oto wszystkie osoby są moje. Tak osoba ojca, jak osoba syna. Są moje. Umrze tylko ta osoba, która zgrzeszyła. Ktokolwiek jest sprawiedliwy i przestrzega prawa i sprawiedliwości, kto nie jada mięsa z krwią i oczu, nie podnosi ku bożkom izraelskim, nie bezcześci żony bliźniego, nie zbliża się do żony w okresie jej nieczystości, nie krzywdzi nikogo,
zwraca zastaw dłużnikowi, nie popełnia rozboju, łaknącemu udziela swego chleba, nagiego przyodziewa szatą, nie uprawia lichwy, nie żąda odsetek, odsuwa swą rękę od nieprawości. Sprawiedliwy rozsądza między jednym człowiekiem a drugim, stosuje się do moich ustaw i zachowuje wiernie moje przykazania, postępując uczciwie. Ten na pewno żyć będzie, mówi Pan Bóg. Lecz jeśli by zrodził syna gwałtownika i rozlewającego krew, winnego jednej z tych zbrodni, ten nie będzie żył. Ten na pewno umrze, a odpowiedzialność za krew jego spadnie na niego samego. Dlatego, domu Izraela, będę was sądził, każdego według jego postępowania, mówi Pan Bóg. Nawróćcie się, odstąpcie od wszystkich waszych grzechów, aby wam już więcej nie były sposobnością do przewiny. Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy, któreście popełniali przeciwko mnie i stwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha. Dlaczego mielibyście umrzeć domu Izraela? Ja nie mam żadnego upodobania w śmierci, mówi Pan Bóg. Zatem nawróćcie się, a żyć będziecie. Oto Słowo Boże. Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste. Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste. Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste. I odnów we mnie moc ducha. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza. I nie odbieraj mi świętego ducha swego. Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste. Przywróć mi radość z Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. Będę nieprawy nauczał dróg Twoich i wrócą do Ciebie grzesznicy. Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste. Ofiarą bowiem Ty się nie ratujesz i całopalenia choćbym dał nie przyjmujesz. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony. Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz. Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste. Alleluja, alleluja, alleluja. Objawiłeś prostaczkom. Alleluja, 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 alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Przynoszono do Jezusa dzieci, aby włożył na nie ręce i pomodlił się za nie,
A uczniowie szorstko zabraniali im tego, lecz on rzekł do nich: dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do mnie, do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie. Włożył na nie ręce i poszedł stamtąd. Oto słowo Pańskie. Wolność jest zobowiązaniem. Każda wolność ma swoją cenę. Wolność jest wyzwaniem. Wolność bez jakichkolwiek ram staje się bezwolnością, która niszczy. Jakże dla nas to są słowa takie bardzo praktyczne i bliskie. Doskonale wiemy, że wiele spraw, którymi żyjemy, zrodziło się albo z walki o wolność, albo z bezwolności. Przychodzimy dziś w to miejsce, by to nasze dzisiejsze rozmodlenie, ale także nasza wdzięczność niesiona żołnierzom września była powinnością, która płynie z serca. Była powinnością, która jest podyktowana odpowiedzialnością za kształt naszej ziemi ojczystej, za jej charakter i za jej wolność. Przykładem dla nas tak bardzo bliskim są ci, którzy na naszej ziemi. Wiemy doskonale, że cała ojczyzna, tak naprawdę nasza, to jedna wielka wojna, to jedno wielkie bojowisko, ale każde miejsce, każda przestrzeń tych historycznych wydarzeń miały swoje źródło, z których wypływały ich decyzje, w których, tak jak słyszeliśmy, potrzebowali opieki, leczenia, w których umierali. I dla nas to Zielone jest tym miejscem szczególnej pamięci. I także świadectwa tych, którzy tą ojczyznę umiłowali bezgraniczne, niosąc to, co najpiękniejsze, swoje życie, ofiarując jako dar dla tych, którzy idą po nich, dla tych, którzy za tę ojczyznę będą brać odpowiedzialność, którzy za kształt i charakter tego wszystkiego, co dzieje się w naszym życiu, będzie zawsze pewnym wyzwaniem. Jezusowe słowa w Ewangelii pokazują nam także w tej przestrzeni odpowiedzialności o to, co dzieje się, że Jezus nie broni nikomu przychodzić, nawet tego dziecka, także tego Bożego, który w konkretnym życiu, z konkretną historią, ale w odniesieniu do Boga przychodzimy zawsze jako do tego, który jest Ojcem, który poprzez każde życie przeżywane w wolności wobec Pana Boga pozwala, by mogła dokonywać się historia zbawienia, czyli to, co nazywamy dobrem, to, co ma być błogosławieństwem. Ta historia nie dzieje się sama, bo ona ma twarz konkretnych osób, miejsca, takie jak to nasze. Chcemy tą pamięć o tych osobach i te miejsce nie tylko odkrywać jakoś na nowo, ale nimi żyć. Ta obecność pokazuje, że ta sprawa jest ciągle ważna, żywa. Tak wielu, wielu naszych bliskich jeszcze niedawno, często ze wzruszeniem albo ze ściśniętym gardłem, opowiadało o jednej historii, o jednym wydarzeniu, o tym wszystkim, jakie to były koleje, co dokonywało się i czego doświadczały nasze rodziny w tym wrześniowym starciu czy ścieraniu, który był pierwszy, potem drugi, kolejny. Potem wiemy, że tak naprawdę ta wędrówka nie zamknęła się nawet, kiedy kończy się wojna. Niech to nasze
odkrywanie tych wszystkich wielkich ludzi. Także będzie popatrzeniem na swoją pracę, na swoje dłonie, na swoje relacje, czy one są kierunkiem, który może nadawać wolność naszemu życiu. Taką absolutną. Ta, która wypływa od Boga. Ta, która pozwala żyć własnym życiem, własnymi talentami, własną historią, bez obaw, bez represji, bez tych wszystkich ludzkich dramatów. Niech to nasze dzisiaj wdzięczne wypowiadanie wobec Pana Boga, modlitewne, dziękuję wobec tych wszystkich, którzy walcząc o naszą ojczyznę, dali nam to nasze dziś, będzie wypisywaniem kart historii, za które już jesteśmy odpowiedzialni my. Byśmy wpatrując się w tamto wydarzenie, historię, doświadczenie, to nasze dziś starali się pisać tylko dużymi literami. Niech to, za co odpowiadamy, niech to każda przestrzeń o tej podstawowej, naszej rodzinnej, gminnej, samorządowej, rodzinnej, państwowej, będzie zawsze tym zobowiązaniem, które chcemy wypełniać w taki sposób i w takim kształcie, jaki Pan Bóg przygotował dla nas. Amen. Do Boga, który w historii dał liczne dowody, że otacza nasz naród tarczą swej opieki, zanieśmy nasze pokorne błagania. Módlmy się za Kościół w Polsce, by służył narodowi przez korygowanie narodowych wad i ukierunkowanie narodowych zalet na służbę Panu Bogu i ludziom. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących w naszym kraju, by świadomi wielkiego polskiego dziedzictwa dbali o polityczną i duchową suwerenność narodu. Ciebie prosimy. Módlmy się za artystów i twórców polskiej kultury, by potrafili w sposób piękny i harmonijny przedstawiać polskie dzieje, budząc w ten sposób miłość do ojczyzny. Ciebie prosimy. Módlmy się za polską młodzież, by dobrze poznała ojczystą historię i szczerze miłowała swój kraj rodzinny. Ciebie prosimy. Módlmy się za poległych w obronie naszej ojczyzny, szczególnie za tych wszystkich, którzy polegli tutaj w Zielonym czy pod Tomaszowem Lubelskim, by ich ofiara została nagrodzona przez Boga życiem wiecznym, a przez ludzi wdzięczną pamięcią. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych i za wszystkich Polaków w kraju i za granicą, abyśmy poprzez szczerą modlitwę i rozumną służbę budowali siłę ojczyzny i dobrobyt i znaczenie. Ciebie prosimy. Bądź uwielbiony Boże, który przez chrzest Polski związałeś się z naszym narodem i nieustannie opiekujesz się nim w dziejowych ścieżkach. Tobie cześć i chwała na wieki wieków. Sure.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, bez naszej zasługi udzieliłeś nam Twoich darów. Składamy Tobie ofiarę uwielbienia i pokornie prosimy, abyśmy ich używali na Twoją chwałę przez Chrystusa, Pana naszego. Pachan z wami. W górę serca znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, aby Ciebie Boże chwalił niebo i ziemia. Chociaż nie potrzebujesz naszego uwielbienia, pobudzasz nas jednak swoją łaską, abyśmy Tobie składali dziękczynienie. Nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale się przyczyniają do naszego zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Marianem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj o Twoich sługach i służebnicach, którzy oddali życie za Ojczyznę. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen.
przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Który gładzisz grzechy świata, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
Naucz kochać goręcej, gdy wierzysz. Naucz ufać miłości Twej, Panie. Choćby wszyscy przestali Ci wierzyć. Naucz ufać miłości Twej, Panie. Choćby wszyscy przestali Ci wierzyć. Naucz patrzeć w Twe oczy, mój Boże. Naucz krzyż Twój całować i nosić. Naucz słuchać Cię sercem pokornym i otwierać swe serce na oścież. Naucz słuchać Cię sercem pokornym i otwierać swe serce na oścież. Módlmy się. Wszechmogący Boże, posilając nas chlebem życia, uwalniasz nas z więzów grzechu i umacniasz nasze siły. Daj, abyśmy nieustannie doskonalili nasze życie i oczekiwali na udział w Twojej chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego. Króciutko. Bóg zapłać za zaproszenie na tą dzisiejszą uroczystość. Ja od razu powiem, że no, wiele błogosławieństwa będę musiał uciekać, bo obowiązki w parafii jednak tam jakieś wzywają. Tak jak mówiłem na wstępie, pamięć i modlitwa o pokój. O to, byśmy się cieszyli tą naszą ojczyzną. Byśmy podziwiali jej piękno. Byś tutaj rośli mądrzy, dobrzy ludzie. Tak patrzyłem na, nie wiem, powiedzieć, panów żołnierzy, przepraszam, że źle powiem. Tak wtapiają się w tą zieleń, w tych mundurach. Tak sobie pomyślałem tych 79 lat temu, kiedy ich tu było wiele więcej. O czym myśleli? Co było w ich głowach? Czy aby żyć? Czy aby udało się odzyskać swoje pozycje, przejść dalej? A jeśli się przejdzie dalej, żeby potem znowu walczyć, a wielu musiało tu pozostać na wieki. I z tym wszystkim zostajemy, z tą naszą pamięcią, by ta pamięć nie była jednodniowa, dwudniowa, trzydniowa, ale ciągła. O naszej historii, bo w naszej historii nie mamy się czego wstydzić. Wręcz przeciwnie, mamy czym się chwalić. Mamy czym się chwalić i mamy takie piękne przykłady, tak jak świętych, także i naszych bohaterów narodowych, których ślady trzeba nam iść. Oby nie te ślady trudne, jakieś wojenne, tylko te zwykłe życiowe, powodujące, tak jak już trzeci raz powtórzę, wzrost tej naszej ojczyzny, jej piękna, jej zasobności. Oby temu wszystkiemu Pan Bóg błogosławił i nam także. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Zasnuje, miej sobie tę ufność, nie lękaj się. A kiedy gniew świat ci przysłoni i zazdrość jak szwarc zakiełkuje, miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój.
a kiedy już głos Twój usłyszę i karmić się będę nim co dzień. Miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Teraz przechodzimy do następnego punktu naszej uroczystości, złożenie wiązanek, wieńców przed pomnikiem poległych żołnierzy września 1939. Wiązankę składa wicestarosta powiatu zamojskiego pan Kazimierz Mielnicki wraz z sekretarzem powiatu zamojskiego Jerzym Zawadzkim. Następna delegacja, której jest burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal wraz z zastępcą burmistrza panem Januszem Osiem. Następna delegacja, którą reprezentują dyrektor sanatorium w Krasnobrodzie pan Wojciech Żurakowski, pani dyrektor szkoły podstawowej przy sanatorium pani Ela Kostrubiec i pani dyrektor terapii zajęciowej w Dominikanówce pani Urszula Czapla. Następna delegacja, która będzie składała wiązankę, to delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucisku z prezesem Tadeuszem Zubem na czele. Następna delegacja, którą reprezentują sołtys wsi Zielone pan Jarczak Ryszard i Dorota Skóra i Wiesław Kubiński reprezentują Sołectwo Zielone. Następna delegacja od Stowarzyszenia Zielone w składzie Krzysztof Górnik i Natalia Witkowska. Następna delegacja, jednostka macierzysty Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonym, w asyście druha Zbigniewa Korgi i Rafała Kłyża. Następna delegacja, która będzie składała wiązankę, jest to pan Marek Rybicki z Krystyną Budzyńską. Pan Marek Rybicki jest regionalistą tomaszowskim. Następna delegacja to pan Andrzej Rusek z Grabnika i sołtys miejscowości Hucisko, przepraszam, Stara Huta, pan Andrzej Gancarz.
następną delegację tworzy pan Piwko z Majdanu Małego. Kolegi nie znam. Jest to delegacja Dzieci za Mężczyzny. Dziękuję wszystkim delegacjom. Szanowni zebrani, to po raz kolejny spotykamy się w szczególnym miejscu. Panie sekretarzu powiatu zamojskiego, panie burmistrzu, szanowny poczet sztandarowy, drodzy żołnierze, wszyscy zebrani na tej przepięknej uroczystości. Każdego z nas obejmuje jakaś refleksja. Ja wracam dopiero z Lublina, z przepięknej uroczystości dotyczącej parków krajobrazowych. I myślimy tak, 100 lat, jak Polska długa i szeroka. Od morza po Tatry, od wschodu do zachodu. Odbywają się różnego rodzaju uroczystości związane z tragedią i losem Polaków i Polski Rzeczpospolitej. I w każdym zakątku naszej ojczyzny te uroczystości się odbywają. Tak myślę, w przepięknych miejscach, jak i również w takim zakątku jak Zielone, gdzie 79 lat temu, jak powiedział ksiądz proboszcz Piotr, rozegrała się wielka tragedia dla Rzeczpospolitej, dla żołnierzy, dla ludności, ale również i dla najważniejszych dla nas, bo w jedynej w historii świata zaplanowanego dzieciobójstwa, którego miejsce miało w 1942 roku. Jedynie w historii świata nasze polskie dzieci zostały wymordowane, wywiezione do Rzeszy. Dlatego też bardzo serdecznie dziękuję w imieniu Zarządu Powiatu Zamojskiego, w imieniu struktur samorządowych Powiatu Zamojskiego, że tutaj możemy się spotkać, że tyle serca jest w społeczności Zielone, tyle serca jest w Stowarzyszeniu Zielonym na czele z przewodniczącym stowarzyszenia Tomkiem Skórą, że potraficie to wspaniale organizować. Potraficie to przybliżać nam wszystkim, tą tragedię. To nie chodzi o to, żeby rozdzielać, rozdrapywać rany, ale pamięć o tej tragedii powinna żyć wiecznie. I wy to wspaniale robicie. Z całego serca życzę tej miejscowości, tutaj wszystkim zgromadzonym, wszystkiego najlepszego. I w tych trudnych czasach obejmuje mi taka refleksja. Uśmiechajmy się na każdy dzień, na ulicy, na chodniku, w różnego rodzaju spotkaniach, bo tego uśmiechu i życzliwości dzisiaj nam, Polakom, naprawdę brakuje. Dziękuję za uwagę. Panie starosto, panie sekretarzu, szanowni państwo, wszyscy zaproszeni goście i ci, którzy z obowiązku Polaka, obowiązku patrioty, obowiązku mieszkańca tej miejscowości przyjechaliście tutaj dzisiaj, aby, tak jak to padło już wcześniej w wypowiedzi pana prezesa Tomasza Skóry, policzyłem po raz 10, być tutaj i przy tym pomniku poległych żołnierzy września 1939 roku modlić się. 79 lat, a my po raz 10 dopiero tutaj jesteśmy. I z tego należy się cieszyć, że potrafiliśmy po tym krzyżu
brzozowym, który był tutaj wkopany po tej pamięci mieszkańców, tak trudnej dla wszystkich, bo władze poprzednie nie pozwalały w sposób otwarty mówić o tych, którzy walczyli. Nie można było tych miejsc pamięci narodowej w sposób godny uczcić, upamiętnić. Udało się ten skromny krzyż, ale tak wiele mówiący, w tym miejscu umieścić, na tej uświęconej krwią żołnierzy września ziemi i spotykać się co roku, aby o nich pamiętać. Jest to najlepsza lekcja historii, szczególnie dla tego młodego pokolenia, które widząc, może nie będąc tutaj zawsze, ale widząc to, co robią rodzice, wraca do tych dni, które tak tragicznie zapisały się w historii Polski. Wracając do tych dni, będzie pamiętała. My przekazujemy im tą historię, bo jesteśmy im to winni. Jesteśmy winni tym, którzy tutaj zginęli, którzy przyszli szlakiem bojowym na nasze piękne Roztocze, często niezwiązani w ogóle z tą ziemią, często będący tutaj na pewno po raz pierwszy, ale walczyli o Polskę, bo Polska jest wszędzie. Polska jest w tych lasach, Polska jest w tych polach, w tych domach. Polska jest w nas. I w tą setną rocznicę odzyskania niepodległości, w tym szczególnym dla Polaków roku, cieszę się, że właśnie tak wiele inicjatyw na terenie miasta i gminy Krasnobród powstało i powstaje. Że mówimy o niepodległości, która jest nam dana i o którą później powinniśmy dbać. 2 lata temu mogliśmy dzięki Klubowi Miłośników Historii odnowić mogiłę ułana Piotra Szpyrki. W lesie pomiędzy Przejmą a Łuszczaczem samotna mogiła pod drzewem. Mało kto wiedział, dzięki tym właśnie ludziom, którzy przyszli i chcieli tą mogiłę odnowić, ja sam trafiłem w to miejsce. I kiedy spojrzałem, dowiedziałem się, że ten ułan, który zginął i tam leży, miał 19 lat. Bardzo młody chłopak, porównałem to ten wiek z moim synem, który 2 lata temu miał też 19 lat. I pomyślałem, co musieli czuć rodzice, którzy nie wiedzieli, gdzie ich syn, gdzie zginął, gdzie jest pochowany. I do dzisiaj nie udało się ustalić dokładnie, skąd ten młody człowiek pochodził, który przyszedł tutaj w swoim szlaku bojowym i oddał swoje młode życie za to, żebyśmy my dzisiaj mogli tutaj być, żebyśmy mogli spokojnie żyć. I jesteśmy winni właśnie tym wszystkim i młodym, i starszym żołnierzom tą pamięć. Tak jak powiedział pan prezes Tomasz Skóra, będziemy zawsze o nich pamiętali, przyrzekamy, że tak będzie. Nigdy nie zapomnimy i będziemy tą pamięć przekazywali wszystkim pokoleniom, które po nas przyjdą. Tą pamięć, którą jesteśmy winni tym wszystkim, którzy oddali swoje życie za wolność ojczyzny. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy zorganizowali. Dziękuję Stowarzyszeniu Ach Zielony z panem prezesem Tomaszem Skórą, wszystkim członkom stowarzyszenia, strażakom z Zielonego, wszystkim państwu, którzy przybyliście dzisiaj tutaj mimo soboty, mimo różnych obowiązków, których ten czas można byłoby inaczej wykorzystać, ale swoją obecnością potwierdzacie to, że jesteście patriotami, modlicie się za tych ludzi i pamiętacie o nich. Cześć ich pamięci. Dziękuję za uwagę. Oddali swoje życie, abyśmy żyli. Powtarzam. Oddali swoje życie, abyśmy żyli. Pamiętamy ten haniebny pakt Ribbentrop-Mołotow, który określał, Polska ma zniknąć z mapy Europy. I jakby nie te bitwy tomaszowskie, to dzisiaj byśmy mówili albo po rosyjsku, albo po niemiecku. Tak określają historycy wojskowi. Czcigodny księży wikariuszu, który reprezentujesz
księdza prałata Drdziuka parafii krasnobrodzkiej. Bóg zapłać za to kazanie, które uwypukliłeś. Czym jest wolność tych, którzy tu walczyli za Polskę i ta wolność, która ma być w nas, bo my walczymy o wolność poprzez swoje życie, swoją pracę, aby pozostawić potomnym swoją pamięć i dobro. Serdeczne Bóg zapłać. Moi drodzy, taki młody, a tak pięknie mówi. Tak trzymać, księże wikariuszu. Szanowny panie burmistrzu ze swoim zastępcą, panie sekretarzu powiatowym Zamościa, ale tam widzę najważniejszą osobę. Panie poruczniku z Krasnobrodu, kombatancie, żołnierzu AK, wielki szacunek. Jakie to piękne, że są żołnierze wśród nas. Tacy młodzi, którzy tu oddali życie za Polskę. Tacy jak wy. To wspomniał pan burmistrz o tym ułanie 19-latku. Są też i panie, które też były potrzebne jako sanitariuszki i nie tylko. Witam Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 73. Pułku Piechoty, który tu na tej ziemi krwawił w Dąbrowie Tomaszowskiej i skończył swoje boje. Witam Klub Miłośników Historii z Tomaszowa. Szacunek mój dla panów żołnierzy, którzy upamiętniają stulecie niepodległości Polski i na motocyklach wojskowych objeżdżają tu ziemię tomaszowsko-krasnobrodzką, żeby odnaleźć i czcić pamięć poległych za Polskę. Wielki szacunek dla was. Szanowni strażacy, panie dyrektorze sanatorium krasnobrodzkiego i panie dyrektorki, no i wy zieleńcy moi, jestem z wami związany poprzez rodzinę. Szanowni goście, tu widzę osoby z Tomaszowa, z gminy Krasnobród. Jesteśmy w ważnym miejscu. Patrzymy z tyłu za nami. Budyneczek. Szkoła powszechna. W 1939 roku tutaj zieleńskie dzieci pobierały naukę. Kto by wiedział, czy one wiedziały, czy mieszkańcy wiedzieli, że już niedługo, bo 18 września 1939 roku z chodzącymi wojskami Armii Kraków i Lublin tu będzie usytuowany szpital 503. Bo w każdej armii, za każdą armią był szpital. Były punkty opatrunkowe, punkty sanitarne, a szpital miał sprawował opiekę. Przypomnę, że szefami tego szpitala 503 był podpułkownik doktor medycyny Władysław Gergowicz, szef służby sanitarnej Armii Kraków i podpułkownik doktor medycyny Władysław Szebesta, szef służby sanitarnej Grupy Operacyjnej Śląsk. W czasie walk o Tomaszów między 18 a 20 września przez szpital przeszło ponad 1000 rannych żołnierzy. Jak tu pan Tomek wspomniał, około 270 zostało pochowanych. Tu byli chowani ci, którzy zginęli w czasie walk i ci, którzy z ran zmarli w tym szpitalu. Ten budynek to daje świadectwo. Pamiętajcie, zieleńcy, on ma stać. Przekażcie swoim dzieciom i wnukom. On ma stać, bo to jest świadectwo ostatnich walk na Lubelszczyźnie, na Zamojszczyźnie, którzy opiekunowie, lekarze i sanitariusze ratowali życie poległym. Bo oni oddali życie, abyśmy żyli. Gdyby nie oni, to by nas tutaj mogło nie być. Tyle na temat szpitali, tego szpitala. Ale chciałbym dzisiaj się zająć, przekazać państwu
temat sztandarów wojskowych. Mamy tutaj poczet sztandarowy, chylę czoła, który reprezentuje ją panowie dzieci Zamojszczyzny. Wielki szacunek. Sztandar wojskowy zawsze był symbolem, jest symbolem żołnierskiego honoru i wierności składanej przysiędze. Tamci żołnierze 1939 roku właśnie na sztandar przysięgę składali ze słowami Bóg, honor, ojczyzna. I dzisiaj tak jest. Tą tradycję podtrzymujemy, bo tak trzeba. Nie wolno okryć go hańbą, tak jak wówczas, w czasie kampanii wrześniowej, sztandar był godłem pułkowym. On był szczególnie chroniony. A jednostka, która by utraciła na polu walki sztandar, oddałby się w ręce przeciwnika, to ona okrywała się hańbą, była rozwiązywana i wymazywana z rejestru oddziału Wojska Polskiego. We wrześniu 1939 roku tak nie było. Tak mówią zapisy historyczne. Tak nie było. Ale w razie zagrożenia, co trzeba było robić ze sztandarem pułkowym? Były trzy zasady. Albo go odprowadzić do koszar, to było niemożliwe, bo na zachód tam już byli Niemcy, a ze wschodu Sowieci następowali. Albo go ukryć, albo go spalić. Zdarzało się, że zaprzysiężeni chorążowie, prawda, i podoficerowie na kawałki cieli, aby do niewoli się nie dostać i w ten sposób może da się ukryć. Takie były zasady. Wspomnę o sztandarze 11 Pułku Piechoty z Tarnowskich Gór, który w 23 Dywizji przynależał. Co się z nim stało? Otóż po ustaniu walk 20 września na polecenie dowódcy pułkownika Powierzy podporucznik Rejman z 21 Palu z dwoma podoficerami oraz sierżant Józef Derlatko z 11 Pułku zaprzysiężyli mieszkańca Zielonego, Franciszka Piwkę. Zieleńcy, wiecie o kim mówię? Wiecie. On już nie żyje, domu już nie ma. Został zaprzysiężony. Nawet żona o tym nie wiedziała, że ten sztandar został ukryty w zabudowaniach Piwki Franciszka. I on po złożeniu przysięgi ukrył ten sztandar w strzechę domu. Co się dzieje dalej? Otóż w 1942 roku w kwietniu przyjechał do Zielonego ten sierżant Derlatko, o którym wspominałem, i zabrał go do swego domu, do Krasnego Stawu. On był żołnierzem AK. Tam żona sierżanta wszyła go w pierzynę i tak przetrwał do wyzwolenia. W połowie grudnia 1944 roku tenże sierżant Derlatko przekazał sztandar ministrowi obrony narodowej i znajduje się on w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Z nielicznych sztandarów, które ocalały. Ale wspomnę też, tu Tomek wspominał, o sztandarze 73 Pułku. O waszym sztandarze, moi kochani żołnierze. Bo wy czcicie pamięć tego pułku. To tak przenośni, to tak jakby był wasz sztandar. Otóż 20 września tu na wzgórzu, jak Tomek wspomniał, żołnierz tego pułku chorąży Cebulski ten sztandar zakopał z kolegą. Dopiero po latach został odnaleziony. Tam jest krzyż
pamiątkowy i opisana tabliczka. Wiele sztandarów zaginęło. Wiele zostało zakopanych. Mówię to o bitwach tomaszowskich. Nie wiemy, gdzie one się znajdują. Świadkowie już dawno nie żyją. Ale w naszych sercach jest ta pamięć. I teraz zwracam się do nas żyjących. Do matek, do ojców, do dziadków. Nie ma młodzieży. Do dyrektorów szkół, że sztandar szkolny, czy sztandar stowarzyszeń wojskowych i nie tylko, to jest godło. Trzeba go szanować. Trzeba o niego dbać. Trzeba umieć z nim żyć. Trzeba umieć z nim żyć, bo to jest godło. Tak jak ci na przysięgali w 1939 roku, tak w dzisiejszych czasach, w dzisiejszych naszych, naszym tu byciu na tym podole ziemskim jest to samo. Nic się nie zmieniło. Gdy my, świeccy, nieraz widzimy sztandary na uroczystościach religijno-patriotycznych, to pamiętajmy o tym szacunku. A być w poczcie sztandarowym to jest wyróżnienie. To jest wyróżnienie. Przed laty, przed wojną każdy chciał być w poczcie sztandaru swego pułku, żołnierz. Ale to było dla wybranych, dla żołnierza, który ten sztandar do końca życia będzie go pilnował i będzie go szanował. Także moi drodzy, kończąc, pamiętajmy o tych tu poległych, którzy oddali swoje życie. A propos krzyża, ten krzyż, on nie określa tragedię, tylko czy na mogiłach wojskowych, czy na cmentarzach cywilnych, gdzie są nasi bliscy pochowani, to jest znak zwycięstwa, bo Chrystus pokazał, umierając na tym krzyżu, przekazał, że zwycięży. I tak jest. Także pamiętajmy, krzyż to jest znakiem zwycięstwa. Kończąc, chylę czoła tym poległym. Cześć ich pamięci. Dziękuję za uzupełnienie tutaj burmistrzowi miasta i gminy Krasnobród, panu Kazimierzowi Misztalowi, panu staroście powiatu, wicestaroście powiatu zamojskiego, panu Kazimierzowi Mielnickiemu, jak i wyczerpująco panu Marku Rubickiemu z Tomaszowa Lubelskiego. Dziękuję serdecznie. Drodzy Państwo, na tym kończymy powoli uroczystości w tym miejscu i przenosimy się na teren szkoły dawnego szpitala numer 503, tam na poczęstunek. A każdego proszę, jak będzie szedł, żeby wziął ze sobą krzesełko. Jeszcze raz serdecznie dziękuję grupom rekonstrukcyjnym, które zawsze tutaj przybywają, chcą z nami być, i wam, mieszkańcy gminy Krasnobród, Tomaszowa Lubelskiego, wszyscy miłośnicy historii. Dziękuję i zapraszam, jak wspomniałem, na wojskową grochówkę. Nie pamiętasz, bo nie mogłeś, byłeś wtedy małym chłopcem, gdy twój ojciec z karabinem szedł na wód. Lud wystrzał. Byśmy teraz wybudowali nowy dom, ojczysty dom. Patrzysz w niebo, widzisz błękit, ile sądzysz nóg. Ale wtedy, zamiast białych łabędzi, czarne skrzydła samolotu i kubo wystrzały w bok. My nie chcemy więcej wojny, chcemy żyć życiem spokojnym.
tamtych lat.